dalszy. Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym vlogu. Proszę, tutaj Tosia się bawi od rana z ciociulą, tak? A w co się bawisz, Tosiu? W pary. W pary, tak? W pary. W memorki. Memorki. Tatuś, szykujesz jadanko? Leży i odpoczywam już teraz. Aha, już zrobiłeś. Ty też leżysz? Teraz dawaj, odpoczywasz, dupa. Super. Chodź do mnie. O! To zaczynamy nasz weekendzik. A my w drodze i czekajcie, wyłączę radio. Jedziemy do Energylandii. Jedziemy na otwarcie i inaugurację sezonu zimowego, czyli dzisiaj będzie o 16:00 zapalenie choinki. Jakieś tam warsztaty dzieci mają od rana z pieczenia piernika, pisania listu do świętego Mikołaja, więc dużo się tam dzieje. Ma być też lodowisko. My jedziemy troszkę później, bo już jest w sumie prawie trzecia. Będziemy tam za 15 minut, ale głównie zależało nam na tym, żeby zobaczyć właśnie zapalenie choinki, pochodzić, jak już jest troszeczkę, wiecie, ciemno, mrok będzie, żeby widzieć te wszystkie światełka i żeby to było takie urokliwe. A wiedzieliśmy, że też z Tosią nie będziemy chodzić pół dnia albo nawet całego dnia po tej Energylandii, tym bardziej, że jest taka pogoda pewnie jak u Was, czyli śnieg, słońce, no i jest minusowa temperatura. Ile Ci pokazuje? Nie, jest jeden. Jeden stopień teraz obecnie, ale rano było na minusie, nie? Mhm. Więc tak, wiecie, no też nie będziemy to się tyle wietrzeć na tym spacerze, ale na najważniejsze chyba takie wydarzenia właśnie inauguracji będziemy, więc na pewno Wam coś nagramy z tego wydarzenia i jestem ciekawa właśnie, jak oni przygotowali tą Energylandię. Zobaczcie, jakie piękne ozdoby, ciepło ubrani, opatuleni, słuchajcie, nawet na Hyperionie jeżdżą w ogóle ludzie, co jest dla mnie mega szokiem, że to w ogóle działa o tej porze roku. Ciepło, my ciepło ubrani, plesiule, kombinezony, dwie pary rajstop, jakieś, wiecie, leginsy, żeby było nam cieplutko, ale jesteśmy! No nie pomyślałabym, słuchajcie, że pod koniec listopada jeszcze zawitam do Energylandii.
już się ciecia? Pięknie się bawicie, ale pociąg świetny. Z ciocią. Z ciocią, tak? Madzia ci zrobiła? Madzia ci zrobiła, ciocia? Zrobiliśmy. Dobra. Piękny ten pociąg. Widzę, że wszyscy jedą na wycieczkę. A my z mamusią gotujemy. Wojtek, co dzisiaj? Ty znowu się wystarczy. No ty jakoś mówisz. A w ostatnio, słuchajcie. Straszysz mnie w tym ty domu. Ty coś masz na sumieniu. Straszysz mnie w tym domu. Ty masz coś na sumieniu. Ja no. Zawsze. Patrzcie, to nasze zdjęcie z wczorajszego Mikołaja Wena w Finlandii. Wisi na tablicy naszych zadań. Wojtek od rana piekł pasztety, słuchajcie, no coś rewelacyjnego, jak pięknie one pachną, mimo że nie mięsa, to naprawdę zapach mi nie przeszkadza. Będzie rozdawał Madzi do Sopotu, tak, bratu, mamie i na święta też już będziemy mieć. Zamrozimy po prostu dwie foremki i już będziemy mieć jedną rzecz do gotowania i do pieczenia z głowy. A ja dzisiaj na obiad robię podsmażaną, kiszoną kapustkę z kminkiem. Tutaj jeszcze mi się robi do niej cebulka. Na masełku. O! Nie wymieszał mój mężusz. Nic mi nie mówiłaś. Nie wiem, wyszłam na chwilę. Myślałam, że nic się nie wydarzy, ale się wydarzy. Muszę zmniejszyć ogień. Kuchenka, słuchajcie, Amika jest dla mnie porażką, jak mam być szczera. Bo to jest tam. W ogóle bardzo wolałam tamtą. Do tego za chwilę dodam jeszcze taką zaprawkę i będę dodawała do kapustki. A dzisiaj na obiad będą kładzione kluseczki. Oni mają pies kurczaka pieczarkowym, a ja mam kotlet sojowy. My z Madzią wyszłyśmy na spacer po rynku zobaczyć jarmark krakowski, a Tosia z Wojtkiem zostali w domu, bo jest za zimno i Wojtkowi się nie chciało. Więc idziemy same i mamy przy okazji czasu trochę dla siebie we dwójkę. Właśnie takiej wielkości tego dziadka. Tu się rozglądajcie, szukajcie. To jest otwieram już, ona lije. A ty jesteś tutaj, już się przestraszyłam, że cię zgubiłam. Piramida. 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 To jakieś takie, wiesz, drewniane pierdółki. I jedziemy na dworzec. Madzia? Jestem. Obecna? Obecna. Nie, jedziemy nie. Na dworzec, ale zapomnieliśmy o Magdzie. Madzia, jesteś? Halo, Madzia? Nie lubię, wiecie, tego dnia, kiedy właśnie ktoś od nas wyjeżdża. Szczególnie jak jest tyle dni. Było tak super. Było mega. Właśnie. Więc dzisiaj potem przyjadę, będę wam nagrywała vloga, w którym nic nie będę mówiła, tylko będę się patrzyła. Interesujący. To myślę, że może być jeden z lepszych odcinków. Ale zobaczymy się na wiosnę. A wiesz, co Madzia powiedziała? Co? Pa, domku, bo może się już nie zobaczymy. I ja mówię, jak ty możesz mówić, że się nie zobaczymy? Przecież będziesz tu przyjeżdżać. A Madzia mówi, no nie, a może już jak przyjedę, to będziecie mieć swój dom. Tego nam życzy. Może tak będzie, co? Dziękujemy za takie życzenia, ale nie sądzę. Nawet jakbyśmy
Ale nigdy nic nie wiadomo. Właśnie. No chyba, żebyśmy już kupili od razu już wybudowany w stanie nie wiadomo już jakim, żeby to tylko się wprowadzać. A w to tylko wygrasz i będzie. No ale właśnie taki chcemy kupić. Możliwe, że kupimy dziurę w ziemi na początku, kochanie. Po prostu plany deweloperskie. No tak, w sumie też racja. No ale Madzia ma takie życzenia, często coś wypowie i to się sprawdza, prawda? Mhm. No więc trzymajcie kciuki. Pa! Co, Janik wcina? No, nie pokażę nikomu. No pokaż, bo ta reklama była ostatnio z Madzią, właśnie widziałeś. No wiem, ale to nie jest reklama u nas, to nie o to chodzi. Nie, ale ja byłam ciekawa. Znaczy, ja nie jem mięsa, ale słuchajcie, czego nie wymyślą. Kabanosy nadziewane serem i są jeszcze nadziewane czosnkiem. Dobra, to jest w ogóle? Powiem wam, mogę prawdę chyba powiedzieć, prawda? No, a jak? Cheddar czuć. Pokaż, jak to wygląda. Nie wiem, nie przekonują mnie takie chyba... Ale to mięso takie dziwne. No właśnie, tak myślałam. No ale cheddar. Smacznego. Cheddar czuć. Ja za to kupiłam sobie moje ulubione chipsy. Te takie, wiecie, mniej procent tłuszczu. Ja bardzo lubię te chipsy z pieca. I są teraz ser cheddar, więc wszystko w cheddarze. Cheddar u nas króluje. Byliśmy tu teraz u Wojtka w stowarzyszeniu odebrać jego ulotki, bo Wojtek dzisiaj zaczyna chodzić po swoich sąsiadach. Jeszcze idziemy teraz po drugą. Więc tak wygląda ulotka Wojtka. Proszę bardzo. Podgórze Duchackie, okręg 19, panie Janik. Cheddar! Odebraliśmy jeszcze jedne ulotki. A ja mogę je otworzyć jakoś? Tak, drzwi. O, dobra, teraz delikatnie, żeby się nie rozsypały. Co my tu mamy? Cichniak. No proszę, proszę bardzo. Cieszysz się? Tak, bardzo mi się podobają. Powiem wam. No i... Muszę teraz tych wszystkich mieszkańców odwiedzić osobiście. No to powodzenia. Nie muszę, ale chcę. O. Powiem tak od siebie, że dopiero w wieku 35 lat dowiedziałam się, uświadomiłam sobie, nie wiem jak to nazwać, że można chodzić na takie wybory właśnie do rady dzielnicy. Że wybieramy tych radnych, którzy wokół naszego miejsca zamieszkania coś mogą podziałać. Zdobyć jakieś pieniądze, modernizować jakieś place zabaw, chodniki itd., itd. To oni o to walczą w Radzie Miasta, słuchajcie. I no ja o tym nie wiedziałam. No kto? Ja myślę, że bardzo mało osób wie i w ogóle ma ochotę, chęci chodzić, głosować na takie osoby, które mogą coś zrobić w naszej okolicy. Jaka była frekwencja teraz ostatnio na wyborach? 6%. Jeśli chodzi o dorady dzielnicy. Ludzie o tym nie wiedzą w ogóle. No i właśnie to chciałam powiedzieć. 6% frekwencji. No jestem zaskoczona. No, a myślę, że to nie tylko ja na to wychodzi i nie wiem o takich rzeczach. I to jest chyba w ogóle mało nagłaśniane, mało się o tym mówi. No to słuchajcie, ja wam tutaj polecam odpalić sobie teraz komputer, telefon, cokolwiek i pogrzebać, gdzie możecie iść pogłosować i kiedy są te wybory, Wojtek? 10 grudnia. 10 grudnia. Idźcie na wybory do Rady Dzielnic, żebyście dali szansę komuś, kto może powalczyć w waszej okolicy o jakieś fajne zmiany wokół waszego miejsca zamieszkania. No to idźcie i głosujcie, kochani, bo to tak warto.